Hej, witajcie, z tej strony Mukinto. Dzisiaj będzie taki poradnik, ale nie poradnik. Będziemy po prostu rozwiązywać popularne problemy, które ma wiele osób, zaczynając właśnie pracę w synowygasie. Jednym z najpopularniejszych problemów jest niepoukładane okienka. Po prostu często nam się zdarza, że na przykład, nie wiem, robimy sobie teraz przejście i niechcący przeciągniemy to i wyciągniemy sobie o w taki sposób i za chwilę nie możemy tego złożyć. No pisze, przytrzymaj CTR i włoż tutaj, no ale już nie włożę do tej tabeli co chciałem, tylko włożę w taki sposób. No ja tego nie chcę, po prostu no nie pasuje mi to. Chciałbym wrócić do poprzedniego wglądu, do takiego, tu w ogóle coś otworzyłem, nie mam pojęcia co to jest. Pierwszy raz na oczy widzę co to w ogóle jest. Po prostu jeśli chcemy takich rzeczy, to się akurat przydaje, polecam. Wchodzimy w View, Window Layout i klikamy Default Layout. I mamy taki jak widzieliśmy. Ale w ramach tego, że to jest poradnik, w tym View, Window Layout, mamy już przygotowane 3 layouty. Audio Mixing, czyli jeśli po prostu będziemy miksować dostępny nam kawałek, albo Color Corrector. I to jest to, co widzieliście w podstawach korekcji kolorów, co zrobiliśmy w poradniku. Mamy tu do wyboru po prostu panel do korekcji kolorów, dzięki któremu będziemy ładnie mogli edytować nasz materiał. I drugi element, który tu jest fajny, to jest default. Możemy sobie znać jak na przykład okno. Okno sobie możemy dodać na przykład. Potrzebujemy Device Explorer. I dajemy sobie na przykład tutaj i to nam pasuje i tak chcemy sobie zostać aby tego. Jak to robimy teraz? Wchodzimy sobie w View, Window Layout, klikamy Save Layout i sobie zapisujemy teraz Device, Shortcut, możemy sobie jakiś skrót dać, damy sobie 0, teraz mamy na klawiaturze numerycznej ten skrót i klikamy sobie OK. I teraz wchodzę w View, Window Layout, mamy teraz tutaj i w skrót mamy Alt plus D i 0. Także to jest pierwszy problem, który rozwiązujemy, czyli okienka i się nauczymy jak robić. Drugi problem, taki już bardzo śmieszny, to jest po prostu, że przyciągając tutaj, to chcemy sobie usunąć tylko dźwięk i klikamy sobie delete, ale o, usuwa nam się cały track. No i co teraz? Polaczek się głowi i tak mówi, kurczę, mogę tego audio zrobić, a nie usunąć. I co, ja go nie potrzebuję, co dobra, to jedziemy tutaj i ściszamy go na maks. Działa? Działa, ale zajmuje nam miejsce. Kolejny polarzy. Dobra, okej, okay, tu okej. Okay. Potrzebuję tylko obraz, więc solo i dźwięku nie mam. Dobra, trzeci myśli sobie, dobra, to kliknij to mute i posprawa. Działa? Działa. Też, a kolejny sprytny i ja przyznaję się bez bólu, sam tak robiłem na początku. Po prostu dawałem ten track, to wchodziłem. Delayed i w końcu miałem sam obraz. I to najlepiej działa. Ale problem jest. Bardzo fajne rozwiązanie. To robicie, klikacie po prostu, zaznaczacie sobie, klikacie sobie U i macie teraz po prostu rozdzielone. I możecie sobie robić z tym co chcecie, nie musicie usuwać, możecie przesunąć, cokolwiek z tym zrobić, macie już unlink, tak to się nazywa. Więc to by było na tyle. To są dwa proste problemy do rozwiązania i dwie proste wskazówki w jednym. Także ja wam się żegnam, witam, widzimy się w kolejnym poradniku. Trzymajcie się.